Dzień dobry, panie pośle. Kłaniam się. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Uprzejmie dziękujemy w imieniu całej naszej jakże licznej ekipy. Czy ja będę też dzisiaj losował? Chciałby pan jakieś zadanie wykonać? Boję się, że zadania są karkołomne. Nie chciałby pan takich zadań wykonywać. Chyba, że pan chce. Nie, dziękuję. Boję się, że to może zakończyć moją karierę polityczną. Aż takie zadanie? Oj. Panie pośle, to skoro o karierze mówimy, to szanowna redaktor Dominika Długosz mówiła, poseł do Parlamentu Europejskiego i to prawda, no ja jeszcze dodam oczywiście współprzewodniczący Nowej Lewicy. No i pytanie, jak długo jeszcze pana tak będziemy tytułować? Bo zmiany się podobno szykują już tak bardzo ostro. Statutowo myślę, że jeszcze rok. Zarówno ja, jak i Włodzimierz Czarzasty zadeklarowaliśmy, że nie zamierzamy kandydować na kolejną kadencję. Zrobiliśmy swoje i myślę, że... Ale kadencję wypełnicie, nie będzie wcześniejszym. Nie. Lewica ma już plan, zresztą ten plan rozpoczęliśmy w piątek posiedzeniem zarządu, gdzie Lewica podjęła decyzje ważne dotyczące między innymi naszych głosowań i decyzji związanych z budżetem, bo jesteśmy przecież częścią koalicji rządzącej. Podjęliśmy decyzje dotyczące statutu właśnie, który ma dokonać kolejnych zmian, jeśli chodzi o konsolidację Lewicy. I ostatnia, przedostatnia rzecz związana z wyborem nowych władz i ostatnia z wyborem naszego kandydata czy kandydatki na prezydenta. To są decyzje, czyli które już jest pewne, że Lewica wystawi swojego kandydata, tudzież... Zdecydowanie. Mogę to potwierdzić. Mogę to potwierdzić. W piątek zapadła decyzja, że Lewica jednoznacznie wystawi swojego kandydata albo kandydatkę w wyborach prezydenckich wbrew wcześniejszym spekulacjom, czy będzie to wspólny kandydat całej koalicji rządzącej. Nie, myślę, że każde ugrupowanie przynajmniej do tej pierwszej tury będzie miało swoich kandydatów, na których będzie stawiało i tak będzie na pewno na Lewicy. Czyli będzie to kandydatka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk? Myślę, że ja nie wiem, czy tam pan odpowiedzi jakieś wylosował, ale one są chyba fałszywe. Nie mamy jeszcze nazwisk. Mówię szczerze, na giełdzie nazwisk pojawia się kilka osób. Myślę, że ta koncepcja, która gdzieś też krąży, prawyborów, to jest ciekawa koncepcja na lewicy. Ona też ożywi tę dyskusję wokół kandydatów. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, którą bardzo cenię, która jest ministrą bardzo sprawną. Przypomnę na przykład renta wdowia, to jest między innymi jej zasługa, czy pomoc rodzinom poszkodowanym w powodzi. To także jest pomoc, działalność Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. To jest bardzo dobra kandydatura na prezydentkę, ale do tej pory pani ministra nie wyraziła jeszcze chęci startu, więc poczekajmy. Ziemia lewicowa na pewno obrodzi wieloma kandydatami. Bardzo by chciała kandydować, tym bardziej, że ona ma zająć jedno z tych miejsc nowej przewodniczącej. Ale to też, panie redaktorze, ja naprawdę z dużym dystansem, ja wiem, że to Onet podawał i dzisiaj urodziny, więc powinniście dostać prezenty, więc dam wam prezent. Nie do końca są to sprawdzone informacje, bo ja sam jako współprzewodniczący słyszałem bezpośrednio o kilku już osobach, które chcą kandydować na funkcję prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, jak i na funkcję współprzewodniczących. I oczywiście Krzysztof Gawkowski, który jest moim przyjacielem, naszym wspaniałym wicepremierem. Tak, sekretarzem i w SLD, kiedy byłem, i w Wiośnie, kiedy prowadziliśmy Wiosnę. To jest świetna kandydatura, ale myślę, że takich kandydatur będzie co najmniej kilka. Pan poseł? Jest na tej liście kandydatów? Nie, nie, panie redaktorze. On już ma dosyć kampanii prezydenckiej. Ja myślę, że ten wynik mój, takie słabe polskie wino, czy nawet piwo, to jednak nie napawa jakąś otuchą do kolejnych wyborów prezydenckich. Czyli polityczny kac pozostał, zostając tutaj. To dzisiaj na kacu. Panie pośle, kończąc ten temat, w tym momencie jesteście bliżsi wersji z prawyborami na lewicy, czy jesteście bliżsi jednak tego, że wskażecie kandydata? Wskażemy kandydata, być może po prawyborach na lewicy. Myślę, że to będzie w takim szyku. Tak jak mówię, no, do mnie docierają na pierwsze nazwiska. Akurat Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która jest wymieniana przez państwa, jeszcze nie zgłosiła chęci startu.
sama podejmie decyzję, ma na to czas. My będziemy podejmowali, też mogę to dzisiaj ogłosić, będziemy podejmowali decyzje dotyczące wyborów prezydenckich prawdopodobnie 7 grudnia. 7 grudnia odbędzie się posiedzenie prawdopodobnie Rady Krajowej Lewicy, podczas której wskażemy to nazwisko naszego kandydata albo kandydatki na prezydenta. Do tego czasu w najbliższą sobotę odbędzie się Rada Krajowa, która będzie dyskutowała o procedurach, o kandydatach i kandydatkach, i przez ten czas prawdopodobnie, jeżeli będzie taka potrzeba, będą prawybory i 7 grudnia wskazanie naszego kandydata na prezydenta. Czyli rozmów wewnątrz koalicji 15 października o jednym kandydacie już nie ma? Nigdy nie było. Nigdy nie było? Nie było, mogę to też powiedzieć. Nie było takich rozmów. Myślę, że Koalicja Obywatelska... podobno bardzo chciał. To tak nigdy było. Tego nie wyartykułował. Może to się działo gdzieś w jego premierowskim czy przewodniczącego serduszku, ale do innych przewodniczących tego nigdy niestety nie zaadresował. Kiedy się spotkacie jako liderzy koalicji 15 października kolejny raz? No teraz się nie spotykamy ze względu na powódź. Sytuacja jest bardzo trudna i jesteśmy raczej dobrze by było, żeby politycy skoncentrowali się na tych sprawach. Myślę, że w najbliższym czasie, jak będzie na to już przestrzeń, na takie spotkania, ale jesteśmy ze sobą w kontakcie. A coś specjalnego szykujecie na 15 października, na rocznicę wyborów? No my jako Lewica na pewno przygotowujemy podsumowanie naszego roku obecności w koalicji rządzącej. Mamy się czym pochwalić. Dowieźliśmy, mówiąc kolokwialnie, bardzo wiele kwestii. Już wspomniałem o rencie wdowiej, ale także w wielu innych sferach, więc będziemy to pokazywali, ale jako to pan premier powinien tutaj... A słyszał pan coś o tym, że na 15 października coś... Nie, ale wie pan, panie redaktorze, też to nie jest moment, w którym na fajerwerki. Ja wiem, że dzisiaj tutaj jest świąteczna atmosfera, 8 lat, ale to jest jakiś moment urodziny. A pamięta pan tę kampanię? Spotykaliśmy się wtedy wielokrotnie na kampanijnym szlaku, kiedy i wy jako Lewica, i Koalicja Obywatelska, no i też oczywiście Trzecia Droga, chociaż ona akurat nie w tych kwestiach, o których chcę powiedzieć, obiecywaliście bardzo dużo. Kwestia związków partnerskich. Pan ostatnio w mediach społecznościowych zamieścił mocny wpis na temat związków partnerskich, pisząc o tym, że chciałby pan w swoim kraju wziąć ślub ze swoim ukochanym. Rządzicie. To się przez ten rok nie udało. Kwestia aborcji, no wielka porażka tego rządu, w tym też w jakiejś mierze Lewicy. Myślę, że akurat Lewica nie ma się co tutaj bić w piersi, bo przypomnę, że zarówno w jednej kwestii związanej ze związkami partnerskimi, jak i aborcją my podejmujemy inicjatywy, jesteśmy liderami tutaj. Ale to wynika raczej ze względu na Trzecią Drogę, która tutaj prowadzi długotrwałą obstrukcję. Myślę, że jesteśmy w momencie, w którym pewne decyzje będą zapadały, na przykład jeśli chodzi o związki partnerskie. Jest dobry projekt przygotowany przez panią ministrę Kotulę, który jest już po pierwszych konsultacjach, uzgodnieniach i myślę, że w najbliższym czasie, w najbliższych tygodniach trafi pod obrady Sejmu i będzie procedowany. Jest to projekt, który... To będzie rządowy projekt? To będzie rządowy projekt. Tak jak było umówione, to już jest rządowy projekt, który trafi do Sejmu i myślę, że tutaj będzie konsensus także z PSL-em, który chyba najbardziej oponował przeciwko tym rozwiązaniom. Aborcja, tak, to jest, myślę, poważniejszy temat i dla mnie jest to sytuacja, w której po roku koalicji trzeba będzie zrobić ewaluację, jak ta koalicja działa. Myślę, że większość naszych wyborców, także wyborców Trzeciej Drogi, jest zawiedziona, jeśli chodzi o brak skuteczności w tej kwestii. Spotyka pan wyborców? Pan też się dość często spotykam bardzo często. Miejscach. Tak. Oni patrzą na pana, patrzą w oczy, mówią, wściekli. Zawiedliście? Są wściekli. Wyborcy są wściekli, tak, przyznaję. Co wtedy pan im odpowiada? Wstydzę się i przepraszam, ale to niestety nie moja wina. To proszę sobie wyobrazić, gdyby Lewica nie weszła w tę koalicję, rządziłby PiS z Konfederacją prawdopodobnie. Więc to jest cena, którą musimy niestety zapłacić i każdego dnia, jak wstaję rano, pytam się, dobrze, weszliśmy w tą koalicję, tylko za jaką cenę? I myślę, że ta cena jest bardzo wysoka i zniecierpliwienie rośnie w tej kwestii, ale myślę, że ten rok po 15 października będzie takim momentem, gdzie jako liderzy będziemy musieli też zastanowić się nad pewną weryfikacją naszych działań, bo wyborcy nam tego nie wybaczą. Ale weryfikacją działań czy obecnością w rządzie? Myślę, że weryfikacją działań, akcentowaniem pewnych kwestii. Są rzeczy cywilizacyjne, które trzeba załatwić i bez nich kolejnych wyborów nie wygramy. To jest moje zdanie i tak mówią wyborcy. Nie zagłosują na nas, jeżeli pewne kwestie związane z prawami kobiet, z równouprawnieniem, z rzeczami związanymi z pewnymi standardami cywilizacyjnymi, po prostu prawami człowieka, które w Europie, na świecie są standardem, nie zostaną rozwiązane. Po prostu przegramy kolejne wybory.
O jedność jeszcze muszę zapytać, panie pośle, no bo też na temat tej konsolidacji lewicy dyskutowaliście w miniony piątek i to jest temat, który gdzieś we władzach lewicy jest mocno obecny. No a tymczasem to nawet nie, że czytamy doniesienia medialne, to Anna Maria Żukowska, czyli ważna polityczka lewicy na antenie Polsat News mówiła, że Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza i Maciej Konieczny od dość długiego czasu nie uczestniczą w ogóle w pracach klubu i jest z nimi utrudniony kontakt. Co się dzieje? Anna Maria Żukowska jest szefową klubu, więc ma najlepszy obraz tego, jak to wygląda i... A nawet się pojawiają takie słowa jak możliwy rozłam. Nie sądzę. Nie sądzę, panie redaktorze. Jesteśmy po dobrych rozmowach kolejnych zresztą z między innymi z Adrianem Zandbergiem, jednym ze współliderów partii Razem. Myślę, że czasami jest tak, że potrzebujemy czasu, żeby pewne rzeczy ułożyć. Czasami jesteśmy sobie bliżsi, czasami dalsi. No przecież pan wie dobrze. Nie wiem, czy pan jest w związku, czy nie, ale w związkach tak jest. Czasami są lepsze dni, czasami gorsze. Mamy teraz ciche dni. O, tak bym nazwał. Jesteście bardzo ciekawym w ogóle związkiem, bo jesteście jedynym klubem, jaki ja znam chyba na całej europejskiej mapie, który jednocześnie jest w rządzie i w opozycji. Tak się podzieliliście. Oczywiście nie porówno, ale to jest bardzo, no dobrze, bardzo ciekawe. Ale to, panie redaktorze, akurat sprawia, że mamy margines też krytykowania bez jakichś wyrzutów sumienia pewnych rzeczy, które nie działają i robią to nasi przyjaciele z partii Razem. Ja chciałbym, żeby oni też, oczywiście to jest moje marzenie, nie wiem, czy ono się spełni, ale też podzielili się tą odpowiedzialnością za współrządzenie, bo łatwo jest oczywiście siedzieć i krytykować, trudniej jest pewne rzeczy dowozić, o których między innymi mówiliśmy przed chwilą. Ale rozłamu nie będzie, kończąc ten wątek. Ja będę ostatnią osobą, która przyłoży do tego rękę. Nie wybaczą nam tego wyborcy, bo lewica zawsze wygrywa, kiedy jest zjednoczona. Przegramy, kiedy się podzielimy i zrobię wszystko, żeby tak się nie stało. To panie pośle, no dziś wyjątkowe one rano urodzinowe. To teraz też o urodzinach chciałem, ale nie naszych, tylko Milosza Zemana. Widział pan te zdjęcia, które publikował między innymi Fakt. Widziałem. Andrzej Duda na urodzinach u Milosza Zemana. To jest były premier Czech, wcześniej były prezydent. Andrzej Duda na te urodziny miał się wybrać rządowym samolotem, chociaż oficjalne kanały Kancelarii Prezydenta milczą na ten temat. No a tam zgromadziły się osoby, które są dość sceptyczne wobec Unii Europejskiej, a niektóre z nich patrzą bardzo przechylnym okiem na to, co dzieje się w Moskwie. To tak delikatnie mówiąc, jakie to było towarzystwo? Myślę, że w Onecie na urodzinach prezydent lepiej by się bawił i byłby bardziej doceniony niż tam. Myślę, że to był wielki błąd dyplomatyczny. Z jednej strony prezydent Andrzej Duda leci do Stanów Zjednoczonych, gdzie zabiega o wsparcie dla Ukrainy, a z drugiej uczestniczy w spotkaniu ludzi, którzy są sceptyczni, lekko mówiąc, wobec pomocy dla Ukrainy, którzy są antyeuropejscy, którzy robią szemrane interesy z Putinem i są prorosyjscy. Więc prezydent się pogubił w tym wszystkim, jak zwykle zresztą. I to jest godne ubolewania, bo mając takie doświadczenie prezydenckie, po tylu latach prezydent, a przynajmniej jego otoczenie, powinni lepiej dobierać urodziny, w których uczestniczy. Jak powiedziałem, chyba lepiej wyszedłby, gdyby uczestniczył w waszych urodzinach, niż w urodzinach Zemana, który jest kompletnie skompromitowany politycznie w Europie. A widział pan też to nagranie, kiedy Andrzej Duda siedzi po prawicy Milosza Zemana. Tak, on mówi, że jest tu prezydent Andrzej Duda, prezydent Polski i szuka, a prezydent siedzi tutaj tuż obok. No ale jest to kompromitujące dla prezydenta Dudy. No naprawdę nie jest prezydent od miesiąca. To jest prezydent, który sprawuje swoją funkcję już od wielu lat. Właśnie widząc to nagranie, to jest przed momentem, pan prezydent wymienił Andrzeja Dudę i szuka go wzrokiem. Gdzież to ten polski prezydent? No to poniża prezydenta sporego kraju europejskiego, który powinien mieć swoją kategorię wagową i służby w otoczeniu pana prezydenta, doradcy, powinni zrobić wszystko, żeby tego typu sytuacji unikać. Jeżeli nawet prezydent jest tak nieroztropny i chce uczestniczyć w takich urodzinach, to powinno odbywać się na pewno w innej atmosferze. To wykorzysta oczywiście Putin. To będzie pokazywane przez propagandę rosyjską, że, no, że prezydent Andrzej Duda po pierwsze uczestniczy w takich urodzinach, a po drugie uczestniczy na zasadzie gościa trzeciej kategorii. To po co on tam w ogóle pojechał, pana zdaniem? Bo nie odrobił lekcji prezydenckiej, bo nadal nie dorósł do tej funkcji. To jest bardzo smutne, ale niestety prezydent
nie popełnia takich błędów. Są pewne standardy, których się nie robi. Nie zobaczył pan tam prezydentów poważnych krajów demokratycznych. Zobaczył pan tam satrapów, zobaczył pan tam oligarchów, zobaczył pan tam ludzi antyeuropejskich, antyukraińskich i prorosyjskich. To nie świadczy dobrze o prezydencie Dudzie. To wróćmy na nasze polskie podwórko. Prokurator generalny Adam Bodnar skierował wczoraj do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wniosek o uchylenie immunitetu pana Marcina Romanowskiego, czyli byłego wiceministra sprawiedliwości. Chodzi o kwestię dotyczącą Funduszu Sprawiedliwości. To będzie trudna, ciężka batalia o uchylenie immunitetu, pana zdaniem? Nie, ja jestem byłym członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Spędziłem tam wiele lat i nie, to komisja regulaminowa, podobnie jak w Parlamencie Europejskim, jest bardzo sprawna. Myślę, że jeśli nie na tej sesji, która dzisiaj się zaczyna chyba, tak, 30, tak, dzisiaj jest 30, tak, to dzisiaj się zaczyna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, no na tej sesji komisja się tym zajmie, jeżeli nie, to na kolejnej sesji będzie to bardzo ekspresowe. Tamte procedury są bardzo jasne, jeżeli są tylko postawione tego typu zarzuty przez niezależną prokuraturę, to komisja nie ma z reguły żadnego powodu, żeby takiego immunitetu nie uchylać. Szczególnie, że ten immunitet, on jest w porównaniu z immunitetem nawet Parlamentu Europejskiego dość słaby, więc... No i właśnie teraz o te drugie immunitety, o ten, który pan też ma, chciałem zapytać, no bo ma pan... kolegów, to może będzie słowo na wyrost, z Polski, którzy też ten immunitet mają, są w Brukseli albo w Strasburgu, ale też te ich immunitety będą za chwilę dyskutowane. Michał Dworczyk, Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński. Jak pan tutaj widzi kwestię uchylenia ich immunitetów? Czy to będzie kwestia długich miesięcy, lat? Tą sprawą zajmuje się u nas Krzysztof Śmiszek, który jest odpowiedzialny w naszej grupie politycznej, która w Zgromadzeniu Parlamentarnym jest największą grupą polityczną. To znów, to też pokazuje, w jakim kierunku prawdopodobnie sprawy pójdą, ponieważ to będą oczywiście decyzje znów bazujące na pewnych regułach, ale polityczne. W Parlamencie Europejskim Krzysztof Śmiszek odpowiada w naszej grupie za kwestie związane z uchylaniem immunitetów. Nie mam żadnych wątpliwości, panie redaktorze, w jakim kierunku te sprawy pójdą, w związku z tym, że jeżeli są tak poważne zarzuty, a zarzuty są bardzo poważne wobec tych osób, to prokuratura powinna i sądy przystąpić do swojej pracy i nie ma podstaw, żeby blokować tutaj, chronić się za immunitetami. Ten immunitet nie chroni przed tego typu zarzutami i zostanie on, myślę, uchylony. W każdym przypadku. To panie pośle, na sam koniec dwie kwestie. Jedna z, to jest wpis na portalu X, pana konto, kiedy pisze pan w dość długim wpisie w ten sposób. Kiedy 10 lat temu zostałem prezydentem Słupska, obiecałem sobie, że pełniąc tę funkcję, będę transparentny. W związku z tym zaniepokoił mnie spod Rafała Trzaskowskiego, który wygląda jak finansowana z publicznej kasy osobista promocja przed przyszłorocznymi wyborami. No i dalej pan jeszcze pisze tekst swojego wpisu i zamieszcza pan pismo, które skierował pan do Rafała Trzaskowskiego. Nie wkurzyli się w Koalicji Obywatelskiej, że uderza pan w Trzaskowskiego? Nie, myślę, że to są naturalne reguły. Jak się jest prezydentem Warszawy, jakimkolwiek urzędnikiem, to działanie musi być transparentne. Myślę, że kto jak to Rafał Trzaskowski rozumie, to najlepiej. Powiedział już panu na to pismo? Jeszcze nie, ale ma ustawowy termin, w którym musi odpowiedzieć, więc ja je opublikuję. Myślę, że ważne jest, żeby to wszystko było transparentne. Zbliżają się wybory prezydenckie. Wiem, że Rafał Trzaskowski będzie kandydatem. I te zarzuty... Wie pan już, że będzie kandydatem? Myślę, że będzie kandydatem. Są takie zapowiedzi. I dobrze by było, żeby w tych sprawach nie było żadnych podejrzeń, że prowadzona jest jakaś prekampania, że tutaj Rafał Trzaskowski wykorzystuje publiczne pieniądze. I to dla naszego wspólnego dobra jest, żeby tego typu sprawy wyjaśnić. Jeżeli nie otrzymaliśmy tych informacji bezpośrednio i wcześniej, to ja je opublikuję, żeby nigdy tego typu zarzuty, że tu jest jakaś prekampania, że tutaj są jakieś niejasne działania, żeby były wstawiane. I nie miał pan żadnego telefonu od nikogo ważnego z Koalicji Obywatelskiej, Robert? No po co takie rzeczy publicznie robić? Nie, ponieważ myślę, mam nadzieję, że moi koledzy i koleżanki w Koalicji Obywatelskiej zgadzają się. Przypomnę, że kiedy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk umieściła spoty informujące o ważnych działaniach w ramach polityki społecznej, to tutaj było powszechne oburzenie w Koalicji Obywatelskiej, że jest jakaś promocja i tak dalej. Ten spot słusznie zresztą został natychmiast zdjęty, ponieważ my nie chcemy żadnych zarzutów na lewicy, że tutaj promujemy jakiekolwiek, wykorzystujemy publiczne pieniądze do promocji jakichkolwiek osób. Natychmiast te spoty zostały zdjęte, więc myślę, że podobnie powinno być w tym przypadku, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości.
Skoro pan ma jakiekolwiek wątpliwości, to znaczy, że być może coś na rzeczy było. Panie pośle, to na sam koniec. Mówimy o tej przejrzystości. Pan też mówi, że tutaj publiczne pieniądze muszą być szanowane. Czytał pan artykuł, który dziś przy przeglądzie prasy już omawialiśmy wstępnie. Marcina, czytałem, niestety. Jadlika i Szymona Piegzy. Tylko państwu przypomnę. Partyjny desant na totalizator sportowy. Taki jest tytuł tego artykułu, czyli polityczni działacze dostali lukratywne stanowiska. Chodzi o to, że politycy Platformy, PSL-u i także Lewicy, również ludzie, którzy są dość blisko Donalda Tuska, dostali całkiem fajne zajęcie. W totalizatorze sportowym zostali dyrektorami regionalnymi. Tam pensja to nawet niecałe 30 tysięcy złotych miesięcznie, czyli no, całkiem fajna praca. Całkiem co fajna. O tym myśli? Trzeba to wyjaśnić. Ja na pewno nie będę bronił żadnej tego typu sytuacji. Uważam, ja nie miałem wiedzy na ten temat i jeżeli jest tak, że trafiają tam osoby, które nie powinny trafić, które za pomocą legitymacji partyjnej otrzymują tego typu stanowiska, no to jest to sytuacja patologiczna, która nigdy nie powinna mieć miejsca. Pełna zgoda i będziemy to wyjaśniali. I sprawdzi pan chociażby kwestię, bo oczywiście w tym artykule jest ten jeden działacz lewicy wymieniony, który został dyrektorem. O jednym jest mowa wprost. Sprawdzi pan oczywiście jego sytuację, dlaczego oczywiście, on został, że miał kompetencje? Może pan mnie zaprosić w najbliższym czasie, będę już wiedział i mogę u pana się jak w konfesjonale wyspowiadać z tej sprawy. Na razie jej nie znam, że nie znam szczegółów, jak ten pan tam trafił. Sprawdzę też, czy inne osoby tam trafiły i na podstawie jakich kompetencji i jakich decyzji. Na pewno nie możemy wrócić do tego, co robił PiS, a boję się, że tego typu działania mogą do tego zmierzać. Musimy się różnić od PiS-u w tych sprawach i standardach. Trzymamy pana posła za słowo i obiecuję, że albo ja, albo moi koledzy, którzy ten artykuł przygotowali, na pewno zadzwonią do pana z pytaniem, jakie są działania władz Nowej Lewicy, bo przecież wciąż współprzewodniczącym Nowej Lewicy jest Robert Biedroń, nasz dzisiejszy gość. Panie pośle, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego państwu życzę.